godzina 5:37. Ruszamy. Niedziela, 5 września 2021 roku. Na dzień dzisiejszy zaplanowałem taką wycieczkę w formie takiej pętelki po południowej części województwa opolskiego. Wyjechałem dosyć wcześnie, no bo dzień dzisiaj jest już znacząco krótszy. O 20 już się robi praktycznie ciemno w Opolu. Jest godzina 5:50 w tym momencie. Już opuściłem granice administracyjne miasta i teraz będę kierował się w kierunku miejscowości Kamień Śląski. Później Góra Świętej Anny, w Zdzieszowicach przetnę Odrę promem na drugą stronę. Będę się kierował w stronę Głogówka, z Głogówka do Prudnika, z Prudnika do Głuchowa, z Głuchowa do Nysy. Całość trasy około 200, może 230 km. Zobaczymy, jak to pójdzie. Mam nadzieję, że tym filmem zainteresuje ewentualnych rowerzystów, którzy znajdą się w tych okolicach i będą chcieli zobaczyć walory naszego pięknego regionu. Zapraszam do oglądania. Mijam już pierwszą miejscowość za Opolem, czyli Lędziny. Teraz kieruję się w stronę Chrząstowic. Pociąg towarowy do Częstochowy. I wjeżdżam do Chrząstowic. Już powoli niebo zaczyna nabierać kolorów wschodzącego słońca. Według prognoz pogoda dzisiaj ma być bardzo ładna. Z rana zachmurzenie większe, później umiarkowane, a na koniec całkowicie bezchmurnie. Zobaczymy. Jadę teraz przez centrum miejscowości Chrząstowice. Tutaj w Chrząstowicach skręcam w prawo na kierunek Wali Drogi. W tym momencie przecinam linię kolejową Opole-Lubliniec-Częstochowa. I tu taka ciekawostka, zajadę pokazać. Stacja, mimo że to jest stacja polskich linii kolejowych, ma nazwę dwujęzyczną. Takie rzeczy tylko u nas. Zawracam. Tutaj w Chrząstowicach po raz kolejny skręcam i jadę na kierunek Dębska-Kuźno. A tam za drzewami już widać promienie wschodzącego słońca, zwiastującego piękny, ciepły dzień. No taki powinien być, zobaczymy. I po przejechaniu krótkiego odcinka, może nie wiem, kilku kilometrów, wjeżdżam do Dębskiej Kuźni. Tak, i tutaj skręcam ulicę Młyńską. Tak, i teraz tutaj w Dębskiej Kuźni będę kierował się tak jak na tym znaku, tego wskazu, na miejscowość Daniec. Na ten rok miałem zaplanowany wyjazd na Podkarpacie. Stało się jednak inaczej. Zamiast wyjazdu miałem pogrzeb w rodzinie. Do wieczności odeszła moja mama. Dlatego musiałem wszystkie plany zmienić i ten wyjazd, mam nadzieję, że uda mi się zrealizować w następny okres urlopowy, czyli w praktyce dopiero w przyszłym roku. No ale takie życie. Są sprawy ważniejsze i mniej ważne. Lubię poranki. Poranki są chyba najbardziej taką atrakcyjną porą na jazdę, a zwłaszcza w dni wolne od pracy, tak jak dzisiaj niedziela. Ruch znikomy i jedzie się wspaniale. Jestem w centrum miejscowości Daniec i teraz skręcam tutaj w prawo.
Daniec jest położony na takim lekkim, leciutkim wzniesieniu. Leciutka podgóreczka. I teraz w lewo kieruje się na kierunek Krośnica. I właśnie wyjeżdżam z miejscowości Daniec. Wyjechałem z lasu i teraz kieruję się na miejscowość Izbicka. I wjechałem do miejscowości Izbicko. Tutaj znajduje się ładny pałac. Obecnie chyba to jest w rękach prywatnych. Chyba jest przekształcony na jakiś hotel albo kompleks taki hotelowo-restauracyjny. A tutaj gmina Izbicko przygotowała takie miejsce rekreacyjne nad stawem. Są alejki, wiata, stoliki. Dużo informacji ciekawych, przyrodniczych na tych tablicach informacyjnych. Ja tutaj skręcam w prawo. Jest ten pałac w Izbicku. Zbliżam się teraz w Izbicku do głównego skrzyżowania z drogą krajową 94 i tutaj jadę prosto na kierunek Ligota Dolno. Już tutaj kończy się miejscowość Izbicko i wjeżdżam na bardzo fajną ścieżkę rowerową poprowadzoną wzdłuż betonowej drogi. U nas jest mało dróg betonowych. Ta jest betonowa, nowoczesna droga betonowa. A tutaj, kochani, taka ciekawa rzecz, to pole, które widzimy, takie równe, płaskie, na które teraz zwracam obiektyw mojej kamery. Tutaj znajdowało się lotnisko pomiędzy miejscowościami Izbicko a miejscowością Otmice. Tutaj, dokładnie na tym polu, stąd startowały samoloty w czasie II wojny światowej. No niestety, bombardując Polskę. Wieluń, Kraków i inne miasta. Trzecia Rzesza była w tym miejscu niejako wysunięta w głąb Polski i ta lokalizacja była bardzo dogodna. Pół godziny lotu samolotem, bombowcem i osiągało się granice Polski. Tak to było. I właśnie wjeżdżam już do miejscowości Otmice. Zajadę jeszcze w to miejsce, gdzie znajdują się takie informacje dotyczące tego lotniska. A te krzaki tutaj kryją elementy infrastruktury lotniska. Między innymi fragmenty betonowych płyt, a w głębi tam jeszcze jakieś takie zabudowania wysadzone w powietrze. Prawdopodobnie jakieś zbiorniki. No nie mam na to czasu, żeby tam się kręcić. Zainteresowanych odsyłam do przeszukania internetu i do własnych dociekań. Teraz tutaj skręcam. Obecnie tutaj stoi kościół i te budynki. Kiedyś znajdowały się zabudowania lotniska. Tutaj, no w sumie dla upamiętnienia tego miejsca, postawiono taką interesującą tablicę. Tutaj jest historia lotniska wojskowego, które było tutaj wybudowane. I znajdowało się w tym miejscu, dokładnie w tym miejscu, gdzie stoję. Tutaj pokażę palcem. Tutaj się teraz obecnie znajduję. Stąd przyjechałem z Izbicka i tu skręciłem właśnie. W tym miejscu stoi kościół, ten oto kościół. Wybudowany już w czasach współczesnych. Lotnisko zostało wybudowane w roku 1938, a zlikwidowane w latach 60. Tak przynajmniej wynika z tego opisu, który tu się znajduje. Istniejące hangary, które tutaj są pokazane na tym zdjęciu, zostały przeniesione do Mielca. A tutaj pokazany jest transport paliwa ze stacji Kamień Śląski, przez którą zaraz będę przejeżdżał. Ta stacja no, była jedynym źródłem zaopatrzenia, bo lotnisko jako takie nie miało specjalnie wybudowanej bocznicy kolejowej. Oczywiście powierzchnia tego pola startowego
pasa startowego była trawiasta, ale samoloty tamtych czasów były tak konstruowane, że umożliwiały starty z dobrze utwardzonej takiej powierzchni właśnie. No jest coś takiego, taka historia. Może dobrze, że ktoś to tutaj ocalił od zapomnienia dzięki tej tablicy chociażby. Niewiele tam z tego zostało już. Teraz z Otmic kieruję się na Kamień Śląski. Pogoda robi się przepiękna, jest po prostu cudownie. Kamień Śląski, 4 km. No właśnie zbliżam się do wspomnianej wcześniej stacji Kamień Śląski. I tutaj przecinam tory kolejowe Opole Główne, Strzelce Opolskie. Ja właśnie widzę, że kolejarze zamknęli rogatki. Teraz sobie tutaj na chwileczkę stanę, napiję się czegoś. W tym momencie wyjeżdżamy z Otmic. Tuż za Otmicami w kierunku Kamienia Śląskiego nad drogą taka konstrukcja. Jest to taśmociąg, obudowany taśmociąg pobliskich zakładów wapienniczych. Dlatego, że bogactwem mineralnym tego regionu są właśnie złoża kamieni wapiennych, które wystarczają do produkcji cementu, a także wapna. Dlatego tutaj po tych okolicach jest bardzo dużo wyrobisk. I tutaj właśnie w pobliżu są w Tarnowie Opolskim zakłady wapiennicze, które zajmują się przetwarzaniem tego kamienia na wapno budowlane. Tuż za miejscowością Otmice w kierunku Kamienia Śląskiego moją drogę przecina taka charakterystyczna, jak tutaj widać, zniszczona nawierzchnia. Tutaj właśnie znajdowała się bocznica prowadząca do lotniska wojskowego w Kamieniu Śląskim. Bocznica wybudowana w latach 50. przez wojska sowieckie. O lotnisku za chwilę dwa słowa jeszcze powiem w Kamieniu Śląskim. Już powoli wyjeżdżam z lasu i zbliżam się w kierunku miejscowości Kamień Śląski. Tutaj już pojawiają się pierwsze drogowskazy w kierunku tego tak zwanego lotniska, szumnie nazwanego tutaj portem lotniczym. A przede mną już panorama miejscowości Kamień Śląski. Kamień Śląski to bardzo znana miejscowość na Śląsku, głównie za sprawą osoby świętego Jacka, który urodził się tutaj w XII wieku, podobnie jak błogosławiony Czesław i błogosławiona Bronisława. Wszyscy oni pochodzili z rodu Odrowążów, bardzo znanej polskiej rodziny. Mówi się, że o korzeniach morawskich. Z tej rodziny pochodził też m.in. Iwo Odrowąż. Dlatego Kamień Śląski jest bardzo chętny i często odwiedzany przez pątników i turystów z całej Polski. Jeżdżam właśnie do miejscowości. Miejscowość bardzo zadbana, wielokrotnie wygrywała wszelkie konkursy na odnowę wsi, na najładniejszą wieś opolszczyzny i tak dalej. Mieszkańcy bardzo starają się i dbają o te swoje obejścia. I faktycznie widać to. Za sprawą urodzenia się w Kamieniu Śląskim osoby świętego Jacka, który jest też historycznym patronem Polski, jeden z punktów obchodów Milenium Chrztu Polski, które miało miejsce w całej Polsce w 1966 roku, był właśnie tutaj, w Kamieniu Śląskim. Przed tym oto kościołem parafialnym, do którego się właśnie teraz zbliżam. Tutaj na murze plebanijnym od kilku już lat znajduje się bardzo interesująca plenerowa wystawa pięknych, archiwalnych fotografii z tego historycznego dla Kamienia Śląskiego wydarzenia, które jak tutaj czytamy miało miejsce 14 sierpnia 1966 roku. Byli tutaj wówczas obecni naprawdę znakomici goście, między innymi widoczny na wielu zdjęciach arcybiskup Karol Wojtyła z Krakowa, w tamtym czasie był on metropolitą krakowskim, kardynał Stefan Wyszyński, prymas Polski, oraz arcybiskup Antoni Baraniak, ówczesny metropolita poznański. Ponadto, jak czytam, było tutaj obecnych 33 biskupów z całej Polski oraz ogromne, zresztą to widać, naprawdę ogromne tłumy mieszkańców, myślę, że Kamienia Śląskiego i pewnie okolicznych miejscowości. Cała uroczystość odbywała się tutaj, przy kościele, gdyż o dojściu do zamku, które jest właściwym, historycznym miejscem urodzin świętego Jacka, nie mogło być wówczas mowy. Tam był wtedy teren wojskowy. Bardzo ładnie zadbany jest ten Kamień Śląski. Taki mały ryneczek, centrum
z takim stawem bardzo ładnie. A tutaj przede mną jeszcze jedno miejsce, a mianowicie pałac w Kamieniu Śląskim, nazywany tutaj zamkiem, dlatego że w XII wieku mieścił się tutaj zamek obronny, który niestety ze względu na liczne przebudowy przez kolejnych właścicieli stracił zupełnie cechy obronne. Obecnie znajduje się tutaj sanktuarium świętego Jacka. Już przed wiekami właśnie w tym miejscu, w czasach piastowskich, miał znajdować się rycerski zamek obronny, będący na przełomie XII i XIII wieku siedzibą słynnego polsko-czeskiego rodu Odrowążów. Z tego rodu między innymi wywodził się święty Jacek. Z czasem linia tutejszych Odrowążów wymarła, a ich majątek na skutek dziedziczenia i różnych koligacji rodzinnych przeszedł do rąk kolejnych śląskich rodów. Nowi właściciele przebudowali zamek zgodnie z panującą wówczas modą i pozbawili go zupełnie cech obronnych. W zamkowej wieży urządzono wówczas kaplicę ku czci świętego Jacka i właśnie do tej kaplicy się teraz udaje. Tutaj właśnie na górę jest kaplica świętego Jacka. Spróbuję tam zajrzeć. To, co pokazywałem, to był właśnie relikwiarz z relikwiami świętego Jacka, które są obecnie tutaj, właśnie w tym sanktuarium. Piękne miejsce. Pałac przetrwał lata wojny światowej bez strat, ale wkrótce został zajęty przez wojsko sowieckie, które przystąpiło do rozbudowy sąsiadującego z pałacem poniemieckiego lotniska. Sowieci stacjonowali tutaj, w tym pałacu, gdzieś do końca lat 60., po czym przenieśli się do innych jednostek. Tuż przed swoim odejściem rozszablowali wszystko, co miało jakąkolwiek wartość, a na koniec w maju 70 roku pałac podpalono. Przypomina o tym plenerowa ekspozycja archiwalnych zdjęć, które tutaj na tych tablicach można zobaczyć. Jak widać na zdjęciach, które się zachowały, zdjęcia z lat 90., po odejściu wojska właściwie przez kolejne 20 lat, od roku 70 do 90, w tym miejscu stały już tylko gołe wypalone mury, na których zdążyły już wyrosnąć drzewa i chyba wydawało się wszystkim, że obiekt ten przepadł bezpowrotnie. Ze względu na to, że jest to historyczne miejsce rodziny świętego Jacka, pomysłem odbudowy pałacu zainteresowały się władze kościelne. W roku 90 ruiny zostały przekazane polskiej kurii i rozpoczęto odbudowę. Obecnie ten pałac wygląda przepięknie, jest ślicznie odrestaurowany. Kiedy to miejsce opuściło wojsko, wyglądało to tragicznie po prostu. Pamiętam, że w latach 90. w parafiach były zbierane ofiary na odbudowę tego pałacu. No tak to wygląda. Warto tu przyjechać na dłużej, ponieważ mam przed sobą daleką drogę. Nie mogę sobie pozwolić na dłuższe filmowanie, ale ponieważ jest to bardzo blisko do pola, około 20 km najkrótszą trasą, ja nie jechałem najkrótszą, więc bez problemu odwiedzę to miejsce systematycznie. A tutaj śląskie pisanki malowane na lokalny wzór. Organizowane są tutaj w naszym rejonie konkursy na właśnie zdobienie jaj wielkanocnych. No pięknie to wygląda. To jest co prawda taka tylko wizualizacja, dlatego że potrafią te panie robić to na takich miniaturowych, zwykłych jajkach, że się wierzy nie chce, że taką precyzję człowiek może w rękach uzyskać. Niesamowicie to wygląda. Teraz z pałacu kieruje się w stronę lotniska. Tutaj mamy mur pałacu i kawałeczek za pałacem zaczyna się lotnisko w Kamieniu Śląskim.
Jest to jedno z czterech znanych mi lotnisk znajdujących się w okolicach Opola, z których rozpoczęła się niemiecka lotnicza ofensywa wojskowa przeciwko Polsce we wrześniu 1939 roku. A nawet widać tam samolot, jakaś taka awionetka podrywa się chyba do startu. Lotnisko obecnie nosi status lądowiska cywilnego. No właśnie, tam widać samolot startuje. Tą betonową drogę, którą tutaj widzimy, wybudowano już po wojnie. Tutaj po mojej prawej stronie zabudowania, współczesne zabudowania lotniska. Pisali port lotniczy. Niech im będzie. Systematycznie widzę, że z tego miejsca startują małe samoloty, tak zwane awionetki. Ten teren lotniska, tego pasa startowego, jest obecnie współdzielony z torem wyścigów samochodowych. Tutaj kawałek dalej właśnie już tor wyścigów samochodowych. No, pas startowy jest skrócony. Jest to droga startowa o długości wystarczającej do wykorzystania komunikacyjnego. Kiedyś ten teren był wykorzystywany przez wojsko, które celowo przedłużyło drogę startową dla potrzeb samolotów odrzutowych. Jednak z czasem, ze względu na małą atrakcyjność tego miejsca, tej lokalizacji, wojsko się stąd wyniosło i ten teren przekazało gminie. Tutaj właśnie jest tor dla wyścigów samochodowych. Ja się tym nie interesuję, ale ci, którzy lubią takie imprezy, tutaj dosyć często przychodzą. Tutaj, gdzie jadę, po tym asfalcie w latach 90. nie można było się poruszać. Były ustawione tablice na wejściu i na wyjściu, że to jest teren wojskowy, system zbrojony. Pamiętam, że w roku 97, jak tędy szła pielgrzymka opolska, bo chodzi tędy na Górę Świętej Anny, to każdorazowo organizatorzy pielgrzymki występowali do władz wojskowych o pozwolenie na przejście tędy. Tutaj są pozostałości jeszcze jakiejś takiej infrastruktury. Były tutaj też takie stojanki dla samolotów, tam gdzieś w głębi bomboskład. Tutaj zobaczcie jeszcze takie pozostałości po tych wojskowych takich stojankach, żeby samolot się chyba jakby się zapalił, nie przeniósł się pożar na kolejny, to były tak obwałowane wałem ziemnym. Tutaj elementy dawnych dróg kołowania. No i teraz czeka mnie przejazd przez taką kiepską, powiedzmy, szutrową nawierzchnię. Niezbyt długi, ale mocno skraca mój powrót z Kamienia Śląskiego na szlak mojej wycieczki. Tutaj już powoli kończy się odcinek szutrowy, który jest takim skrótem z Kamienia Śląskiego do miejscowości Siedlec. I zaraz wjeżdżam na nawierzchnię asfaltową. Tutaj wjechałem już do miejscowości Siedlec i skręcam w prawo, kierując się na Wilgotę Dolną. Piękna pogoda, przepięknie. Ciepło, słonecznie. I tak akurat wiatr, który nie przeszkadza. Wschodni, ale nie przeszkadzający. Jestem już za miejscowością Sprzęcice. Tutaj rysują się już takie wzniesienia masywu Chełmskiego. Stąd nie widać Góry Świętej Anny. Widać trzy mniejsze wzniesienia. Będzie to od prawej Ligocka Góra Kamienna, Biesiec i tam na końcu Wysocki Las. Cały czas w stronę Góry Świętej Anny. Już dojeżdżam do głównej drogi prowadzącej na tym odcinku z Gogolina do Strzelec Opolskich. Skręcam na chwilę w lewo, a później znowu w prawo. Wjechałem właśnie do miejscowości Ligota Dolna. Bardzo ciekawa miejscowość, niewielka. Nie ma w niej nawet jednego sklepu. Są za to dwa ciekawe miejsca. Jedno to jest to oto tutaj Muzeum Sztuki Sakralnej, prowadzone przez prywatnego właściciela. Podobno to jest jedyne prywatne Muzeum Sztuki Sakralnej w Polsce. A drugi kawałek dalej, muzeum poświęcone lotnictwu. W sumie trudno mówić, że o muzeum. To jest raczej Izba Pamięci poświęcona lotnikom. Podjedziemy, zaraz powiem dlaczego lotnikom. I oto ciekawe miejsce. Tutaj w tym miejscu
inicjatywy miejscowego sołtysa oraz Aeroklubu Krakowskiego otwarto taką izbę pamięci poświęconą znajdującym się tu kiedyś szkołom lotniczym. Najpierw niemieckiej szkole szybowcowej, później cywilnej szkole pilotów i mechaników Ministerstwa Komunikacji, a później innym, jeszcze pomniejszym instytucjom lotniczym. Tutaj, w takiej ziemiance, urządzone jest takie małe mini muzeum, ekspozycja zbierająca pamiątki dotyczące działalności tej oto szkoły lotniczej. Można tutaj zajrzeć. Ktoś może zadać pytanie, dlaczego to właśnie tutaj? Otóż tutaj na pobliskiej górze, tak zwanej Ligowskiej Górze Kamiennej, były bardzo dobre warunki wietrzne, które powodowały, że przez bardzo wiele dni w roku można było bezpiecznie i sprawnie poderwać szybowiec do góry. I dlatego to miejsce, które zostało wybrane przed wojną, później było po wojnie dalej eksploatowane jako korzystne. No właśnie tutaj, na tych stokach Ligockiej Góry Kamiennej, znajdowały się miejsca, skąd startowały szybowce. I tutaj była ta szkoła szybowcowa. Jest też druga, mniej chlubna karta tego miejsca. Otóż tutaj w Ligocie Dolnej znajdowało się lotnisko wojskowe Luftwaffe w czasie wojny. Stąd startowały samoloty, między innymi bombardujące miasto Wieluń. 1 września nad ranem wystartowało stąd 29 samolotów, które skierowały się w kierunku Wielunia i dokonały tam zrzutu bomb. Jakie później były następstwa, wiemy. Zniszczenie zabytkowego centrum miasta. No i wielka, po prostu wielka tragedia miejscowej ludności. No taka jest karta historii też tutaj, tego miejsca. Nie można o tym zapomnieć. Wracam już do głównej drogi, z której na chwilę odjechałem, żeby pokazać to miejsce poświęcone lotnikom. I tutaj zaraz skręcam przy Muzeum Sztuki Sakralnej w prawo i będę jechał na Górę Świętej Anny. Tutaj skręcam w prawo na Górę Świętej Anny. I jestem już w Ligocie Górnej. Do Ligoty Górnej trzeba lekko do góry podjechać, bo jest faktycznie lekko wyżej. Tutaj stąd, z tej miejscowości, jest dobry punkt wyjściowy do trudno dostępnej i mało znanej, chyba jedynej tutaj w Masywie Chełmskim, jaskini krasowej, takiej szczelinowej jaskini chełmskiej. Właśnie tutaj, w tą stronę, w tą uliczkę, można tam dojść do tej jaskini. Za Ligotą Górną moja droga cały czas się wspina, nieznacznie, ale jak na warunki opolskie jest to już jakiś podjazd. Okolice Góry Świętej Anny są to bardzo lubiane przez rowerzystów. Rowerzyści z Opola przyjeżdżają tutaj właśnie w te okolice, żeby robić sobie treningi. Tak jak prognozy się sprawdzają, piękna pogoda, tak dzisiaj widoczność też bardzo dobra. Tam za moimi plecami widoczne gołym okiem Opole. W głębi nawet te kominy to taka bardzo widoczna konstrukcja elektrownia Opole. Bardzo lubię tutaj jeździć, podobnie jak wielu innych rowerzystów z Opola, dlatego że u nas na Opolszczyźnie bardzo brakuje takich właśnie podjazdów. Góra Świętej Anny to jest chyba jedyne, najbliżej położone, bo tylko około 30 km w linii prostej od miasta wzniesienie, na którym można ćwiczyć taką jazdę interwałową, górską. Chętnie tu przyjeżdżam z drugiego też powodu. Góra Świętej Anny jest bardzo bogata, jeżeli chodzi o ilość różnych atrakcji historycznych, turystycznych, religijnych. Po prostu piękne miejsce. Wjeżdżam do miejscowości Wysoka. No i teraz z tej Wysokiej zaczyna się taki prawdziwy, wyraźny podjazd pod górę. Co prawda bardzo krótki, ale jak na nasze warunki to zawsze lepsze coś niż nic. Tutaj już mam tablicę drogowskazów i skręcam w kierunku Góry Świętej Anny w prawo. No właśnie, to jest ten odcinek podjazdu miejscowości Wysoka, który nawet tam na tym portalu Altimedy jest jakoś tam opisany. Ale te przewyższenie dla kolarzy to jest nic. W zeszłym roku jechał tędy wyścig Tour de Pologne, tylko przeciwną stronę niż obecnie. Oni to machnęli po prostu
jak bez mrużenia oka. Pięknie. Po kilku minutach i bardziej intensywnego naciskania na pedały dotarłem do miejscowości Góra Świętej Anny. I tam przede mną na tym wzniesieniu już widać wyraźnie, to jest bazylika mniejsza Świętej Anny. Teraz mam 370 metrów nad poziom morza. Tak mi to wyświetla mój altimetr, a tam jest 400. Tamten tak zwany rajski plac. Spróbuję tam podjechać. Wjeżdżam teraz na najwyżej położony fragment wierzchołka Góry Świętej Anny, a zarazem całej Wyżyny Śląskiej na wysokość 400 metrów nad poziom morza. Znane miejsce pielgrzymkowe na Śląsku i chyba najważniejsze sanktuarium diecezji opolskiej. No, spory podjazd. Wjeżdżam teraz na tak zwany rajski plac, bramą papieską, pamiątką z pobytu ojca świętego Jana Pawła II w czerwcu 1983 roku. Najwyżej położony ogólnodostępny fragment wierzchołka Góry Świętej Anny. W tym placu, tutaj na wprost mnie, od ponad 500 lat stoi kościół bazylika Świętej Anny. Góra Świętej Anny to jedno z najważniejszych miejsc pielgrzymkowych na Śląsku i główne sanktuarium diecezji opolskiej. Tym miejscem opiekują się ojcowie franciszkanie, którzy mają tutaj klasztor. Obsługują liczny ruch pielgrzymkowi. W ciągu roku mają miejsce pielgrzymki najróżniejszych grup społecznych. Również jest pielgrzymka rowerzystów, zawsze w drugą sobotę maja. Przyjeżdżają rowerzyści nie tylko z Opola, ale z całego Śląska. Z Górnego Śląska, a nawet z Dolnego Śląska. Piękne miejsce. Zjeżdżam już powolutku na dół, bo muszę pamiętać o tym promie. Nieco niżej klasztoru, który jest na samej górze, gdzie byłem przed chwilą, wspaniały widok na otaczającą okolicę. Znajduje się tutaj nieco niżej pamiątka z wizyty Ojca Świętego w czerwcu 1983 roku. Ołtarz, zwany ołtarz papieski. Zjadę tam na chwilę, żeby sfilmować trochę. Muszę uważać, bo jest tutaj dosyć stromo. Prawdopodobnie ten asfalt pamięta jeszcze tamte czasy, kiedy tutaj był papież. Bo wtedy był ten mniej więcej okres, kiedy ten asfalt był szykowany. Być może nie był nawet remontowany od tamtego czasu. Z tamtych czasów, kiedy miała miejsce pielgrzymka Jana Pawła II, pozostały z pewnością te betonowe schody do oryginalnego ołtarza arki. Tutaj zrobiono takie podesty i krótką taką ekspozycję pamiątkową poświęconą tej oto pielgrzymce 21 czerwca 1983 roku. Jadę zaraz pod górkę i muszę zjeżdżać z Góry Świętej Anny, bo mam prom o 10.30. On tak odchodzi jak autobus miejski o konkretnej godzinie. Tutaj po mojej lewej stronie miejsce bardzo ważnego wydarzenia, a mianowicie 21 czerwca, jak tam czytałem na tablicy, 1983 roku odwiedził to miejsce ojciec święty Jan Paweł II.
i na tych polach, które były wydzierżawione od miejscowych rolników, miało miejsce uroczyste spotkanie, nieszpory. Przybyło na to kilkaset tysięcy, mówią od 500 000 nawet do 800 000 uczestników. Coś niesamowitego. Byłem wtedy dzieckiem, ale mam to nagrane. Nawet nagranie robi wrażenie. Niesamowita sprawa. Wyjeżdżam teraz powoli w stronę wyjścia, czy wyjazdu na Zdzieszowice, gdyż prom, którym chcę przeprawić na drugą stronę Odry, odchodzi o konkretnej godzinie, dokładnie o 10.30. Jak autobus miejski po prostu i muszę zdążyć na tę godzinę. Jest 10.05. Zanim na dobre zjadę z Góry Świętej Anny, jeszcze takie ciekawe miejsce tutaj, a mianowicie od kilku lat tutaj jest taki udostępniony park geologiczny w miejscu dawnej aktywności wulkanicznej istniejącego w tym miejscu wulkanu. Według badaczy, podobno w historii dwukrotnie miał miejsce wybuch tego wulkanu 25 milionów, a później 20 milionów lat temu. No to dla mnie niewyobrażalne daty w ogóle są. Podobno głębokość istniejącej komory magmowej to 50 km w głąb ziemi. No, czyli dalek stąd do Opola. Jadę dalej, bo nie zdążę na prom. No i rozpoczynam teraz zjazd z Góry Świętej Anny. Szybki zjazd do Zdzieszowic. Tutaj jest dosyć stromo, więc muszę bardzo uważać. Dlatego prawdopodobnie nie będę kamerki trzymał w rękach. Dla bezpieczeństwa. Ja się kieruję na Zdzieszowice. Szybkim zjazdem spieszę w stronę Zdzieszowic, żebym zdążył na ten prom. No słuchajcie, z promem może być ciężko, bo niestety przejazd mi się zamknął. Nie mam za dużo czasu do promu, a muszę stać. No trudno. Tak bywa czasami. Poczekamy cierpliwie, zobaczymy co będzie. No niestety za późno. Prom jest po drugiej stronie, także trzeba czekać. Tutaj harmonogram promu. Niczym rozkład jazdy autobusu. Prom płynie, nawet ładnie to wygląda. No, pięknie. Prom Józef. Nieźle. Ponieważ spóźniłem się na ten prom, który był o 10.30, muszę poczekać pół godziny. Następny o godzinie 11.00. Zupełnie pusto. Ale nie szkodzi, pół godziny mnie nie zbawi. Bardzo przyjemna pogoda. Przepięknie jest. Prawda, jest przepięknie. Prom o wdzięcznej nazwie Józef pływa tutaj na tej Odrze podobno już ponad 170 lat. Oczywiście to nie jest ta sama konstrukcja, ale na tym właśnie miejscu ten prom jest ciągnięty ręcznie. Bardzo ciekawa rzecz. Łódka chyba do ewakuacji. Rzeka Odra całkiem szeroka w tym miejscu. A tu są te takie do ciągnięcia tego promu. Specjalne takie jak kije baseballowe to wygląda. Ciekawe to jest naprawdę. Ten odcinek nie, tylko ten. Tylko ten. Od przodu. Jak płyniemy w tamtą stronę, to zawsze tam. Ciężko. No, widzi pani. I to nie trzeba szarpać, tylko trzymać ile. I ma pomalutku, jeździ to pójdzie. Szybko, no. To jest tak, lina jest na stałe. My linę niby się wydaje, że ciągniemy, a my ją, a nogami pchamy prom. Tak, tak. A nogami odpychamy, no to pcha się prom. Tu
minutę coś zamontować, to jest za krótki odcinek. Niesamowite, naprawdę. I to chodzi proste i niezawodne. Początek życia. Atrakcja dla dwóch turystów, bo trzeci musimy zostawić. Trzeba ciągnąć. Chce pan? Pierwszy raz to bardzo dobrze. Ja drugi, ale strasznie tak dobrze. No nie do wiary, a płynie to wszystko pięknie. Proste i skuteczne. A nawet szybko ten prąd płynie. Wow. Przeciwwagi już tutaj. Do widzenia. Przejdę pod tym szlabanem. Przejdę. Pięknie. To jest atrakcja. Jakie znaki rowerowe ciekawe. No, przejechałem tym promem Odrę na drugą stronę i ze Zdzieszowic wjeżdżam teraz do miejscowości Mechnica i kieruję się w stronę Głogówka. Przepięknie, przepięknie. Jestem taki dzisiaj zadowolony z tego, że tak się pogoda udała. Ostatnie tygodnie sierpnia były bardzo słabe tutaj w Opolu. Deszczowe, zimne, chłodne, wietrzne. W końcu robi się ładna pogoda. Taka, która aż zachęca do jazdy rowerem. I w tym momencie już opuszczam Mechnicę i jadę w stronę miejscowości Walce. Witomy Wałs. Jadę przez miejscowość Walce, która tutaj na tym odcinku bardziej przypomina takie małe miasteczko niż wioskę. Ciekawie tutaj to jest. Ciekawie to wygląda. Opuszczam już miejscowość Walce, a przede mną na horyzoncie majaczą już wyraźne obrazy gór opawskich i chyba też masywu pradziada. Ale jeszcze nie wiem. Będę bliżej, to się przyjrzę temu. No pięknie. I pogoda cudowna. Cieplutko i wiaterek pomaga. Popycha, także wiaterek jest wschodni, a ja jadę teraz na zachód. Tu już tylko wskazy na Głogówek. Kolejne miasto, do którego się kieruję. Mijam właśnie miejscowość Roskochów i tutaj taka ciekawostka. Za tymi drzewami po prawej stronie rozpocznie się obszar pól ciągnący się aż do miejscowości Nowe Kotkowice. Według dostępnych informacji tutaj właśnie w roku 1937 III Rzesza wybudowała lotnisko. Początkowo niby ćwiczebne, jednak z czasem okazało się, że było to lotnisko biorące udział w agresji na Polskę, wykorzystywane przez Luftwaffe. Można też przeczytać, że w 1945 roku było ono wykorzystywane do ewakuacji wojsk niemieckich w głąb Rzeszy. Taka ciekawostka. Tutaj jak widać na polach, krajobraz już po żniwach. W wielu miejscach organizowane są już dożynki, święta plonów, gdzie niegdzie już to miało miejsce. Pięknie, ciepło, wspaniale. Wiaterek minimalny, nieprzeszkadzający. Posuwamy się do przodu. Miejscowość Nowe Kotkowice.
Już niedługo będzie Głogówek. Już nawet widać tam zarys Głogówka na horyzoncie. I oto wjeżdżam do miasta Głogówek. 82 km przejechane z Opola. Wjechałem na rynek w Głogówku, który sobie okrążę dookoła. Ratusz w Głogówku. Pięknie. Pięknie wygląda. Głogówek jest znany stąd, że w 1806 roku, jak dobrze pamiętam, na tutejszym zamku Oberstdorfów przebywał słynny kompozytor Ludwig van Beethoven. Podobnoż pracował tutaj nad swoją piątą symfonią. Pięknie. Pięknie to wygląda, to stary centrum. Jazda po super brukach. Super zabytkowe konserwatorskie bruki. Coś wspaniałego. Można przekonać, czy rower jest dobrze skręcony i się nie rozleć. O, jaka piękna brama. Piękne to stare miasto, ale czas się kierować już na kierunek wylotowy i ja w tym wypadku obieram kierunek na Prudnik. Wyjechałem z pięknego centrum i jadę takimi normalnymi drogami przez Głogówek. Wyjazd z Głogówka w kierunku Prudnika, wahadełko na rzece Osobłodze. Most na rzece Osobłodze. Ale mam zielone, to jadę. Na samym końcu tego peletonu. I zaraz za mostem skręcam w lewo na kierunek Mochów. Tak, teraz tuż za Głogówkiem, właściwie tuż jest miejscowość Mochów, skręcam tutaj w lewo na Racowice Śląskie. Przepuszczę tylko to auto. I lecimy. I tutaj taki mały myk. Nie pojadę za główną drogą, tylko tu w stronę, tu pisze, Sanktuarium Matki Bożej Jasnogórskiej. To jest ciekawe miejsce, klasztor Paulinów w Mochowie. Zboczyłem na chwilę z głównej trasy, żeby udać się tutaj w to miejsce, dlatego że w Mochowie znajduje się klasztor Paulinów, ufundowany przez księcia Władysława Opolczyka, no tego samego, który ufundował Jasną Górę. Ten klasztor jest chyba tylko kilka lat, nie wiem czy nie 6 lat, młodszy od Jasnej Góry. Zasłynął on tym w historii, że tutaj dokładnie podczas potopu szwedzkiego był przechowywany przed zniszczeniem chroniony obraz Matki Boskiej Częstochowskiej. Ten obraz właśnie Czarnej Madonny, który znamy z wizerunku na Jasnej Górze. Tylko tak zajadę i pojadę dalej. To chyba jakieś takie dożynkowe dekoracje. Pięknie. Tak.
Jest, widzę, że taka piękna fotografia pokazująca, jak ten nochów wygląda z lotu ptaka. Ciekawe miejsce. No, trzeba mi już jechać dalej, wyjeżdżam z tego miejsca. Ciekawe dekoracje, interesujące. I kieruję się teraz w stronę miejscowości Racławice Śląskie. I podążam w stronę miasta Prudnik. To jest taka droga, która umożliwia wygodny dojazd do głównej drogi. Pięknie, pięknie. Piękna pogoda i w ogóle dająca dużo takiego ukojenia krajobrazy. No tak. Tak jadę. U nas na Opolszczyźnie jest dużo tych urządzeń mierzenia elektronicznego prędkości, radarów. Bardzo lubię te okolice. Oddaliłem się już dosyć mocno do pola. Jestem całkiem na południu województwa polskiego, w miejscach, gdzie stykamy się z granicą państwową z Republiką Czeską. A tutaj przede mną za chwileczkę ciekawy wiadukt kolejowy na tak zwanej magistrali podsudeckiej. Przede mną miejscowość Racławice Śląskie, a za nią przejadę kawałek wzdłuż granicy i niedaleko będzie miasto Prudnik. I wjeżdżam do wsi Racławice Śląskie. Miejscowość nadgraniczna i kiedyś ważny węzeł kolejowy na magistrali podsudeckiej z odgałęzieniem do Głubczyc. A ja tutaj prosto na Laskowice. Jadę przez miejscowość Racławice. Przede mną bardzo wysoki wiadukt kolejowy linii odgałęzienia do Głubczyc. Trwają starania, aby uruchomić tą linię. Bardzo im kibicuję i trzymam za nich kciuki. No szkoda, że ta linia nie pracuje. Że te tory są porzucone. Godzina 13.05, 100 km równo od wjazdu z Opola i dojeżdżam do drogi krajowej numer 40. Troszkę się obawiam, jaki tam będzie ruch i będę kierował się nią kawałek na Prudnik. Jestem na drodze numer 40. Ruch nie jest za duży, jednak niedziela swoje robi, a przede mną przepiękny widok już na góry Opawskie i na pasmo Praziada. No, 38 na godzinę. Bez kręcenia. Pięknie się jedzie. I już powoli zbliżam się do wjazdu do miasta Prudnika. I jestem w Prudniku. Nie wiem, czy to będzie widać, wątpię, ale tutaj jest rondo imienia Stanisława Szozdy. Stanisława Szozdy, wybitnego polskiego kolarza, minianego na równi z Szurkowskim. Człowiek, który swoje życie związał mocno z Prudnikiem. Ale tunel fajny. Nade mną magistrala podsudecka, czyli linia kolejowa łącząca Legnicę z Kędzierzynem Koźnym, przebiegająca przez Prudnik. Jadąc z takimi bukami, kieruję się do rynku w Prudniku. W zabytkowym bruku, taką gustowną bramą, wjeżdżam w stronę rynku w Prudniku.
i wjeżdżam na rynek w Prudniku. Wysoki ratusz. Tutaj trwa jakiś rajd zabytkowych samochodów. PK5, pewnie punkt kontrolny 5. Gdzieś tutaj w rynku swój sklep miał Stanisław Szozda. Sklep odzieżowy. Szozda Sport chyba, ale nie widzę. Nie mam pojęcia. Piękny ten rynek w Prudniku. Śliczny i ratusz ładny. Gdyby jeszcze nie ten bruk, to było całkiem super. Urząd Miasta Prudnika. Miasto Prudnik ma swój klimat, jak chociażby to miejsce. W Prudniku od kilku lat jest taki postument poświęcony osobie Stanisława Szozdy, gdzie są wymienione jego wszystkie zwycięstwa. Na pamiątkę właśnie jego osoby, że tak mocno związał się z tym miastem. Od roku 2014 w Prudniku jest organizowany tak zwany memoriał imienia Stanisława Szozdy, wyścig kolarski. Gdzieś tak właśnie chyba za 2 albo za 3 tygodnie, pod koniec września. Teraz uciekam z tego dosyć ruchliwego i uciążliwego miasta i jadę w kierunku gór, w kierunku Gór Opawskich. Kieruję się w stronę miejscowości Pokrzywne, Jarnołtówek, a później będę zawijał w stronę Głuchołaz. Tutaj widzę, że wzdłuż miasta jest taka nawet dosyć znośna ścieżka rowerowa. Tutaj taka ciekawa informacja. W Prudniku lesie przez około rok czasu był więziony kardynał Stefan Wyszyński, prymas Polski. Tutaj jest właśnie drogowskaz do tego miejsca. Musiałbym jednak zdecydować albo jechać tam, albo robić tę rundę do końca, bo czasu zabraknie na jedno i na drugie. Przyjadę tu w innym może momencie, może po beatyfikacji, kiedy nie będzie tak bardzo oburzony mocno to miejsce pielgrzymami. W tym momencie opuszczam już Prudnik. Za Prudnikiem droga pchnie się w górę. Poruszam się w stronę miejscowości Dębowiec, a chcę docelowo dojechać do Pokrzywnej i Jarnołtówka. To są takie dwa znane tutaj na Opolszczyźnie miejsca odpoczynku. Tuż u podnóża góry, która się nazywa Kopa Biskupia, najwyższego wzniesienia po polskiej stronie Gór Opawskich. Droga za Prudnikiem cały czas pchnie się do góry. Lekki podjazd, czysta 25 metrów nad poziom morza w tym momencie, a przede mną przepiękne widoki na nasze Góry Opawskie. Co jest wspaniałego. Za miejscowością Dębowiec jest kawałeczek bardziej wymagającego podjazdu. Miał tu Szozda gdzie trenować. Jeżeli ten w ogóle jeździł. Ale na pewno. Ja pokonuję takie podjazdy troszkę wyższą kadencją. O, teraz zjazd. Przepięknie. Pogoda przepiękna.
Brawo. Przepięknie się jedzie. To jest naprawdę to, na co warto było troszeczkę podjechać. Jak to już nieraz wspominałem, Opolszczyzna jest prawie płaska, natomiast tutaj przy granicy, bo to są rejony przygraniczne z Czechami, tutaj właściwie zaraz jest strona czeska, to są chyba jedyne, najbardziej takie pofalowane okolice w województwie opolskim, na samym jego południu. Tutaj w tym miejscu taka ciekawostka lokalna, a mianowicie ta linia kolejowa, to jest tak zwany czeski tranzyt. Linia prowadzi z Głuchołaz do Krnowa. Czesi używają to po to, żeby przejechać wokół gór opawskich, na przykład jak trzeba jechać z Jesenika do Krnowa i dalej gdzieś tam do Ostrawy, to właśnie tędy, przez polską stronę. To jest coś podobnego jak między Krościenkiem a Przemyślem, przez ukraińską część. Jak tutaj bardzo dobrze się poprawiła jakość asfaltu, kiedyś ta nawierzchnia była słaba, obecnie widzę, że jest po prostu nowy asfalt. Jedzie się świetnie. Przedwcześnie pochwaliłem, bo jednak te dziury tutaj dalej są na pewnym odcinku. O, i tak wjeżdżam do miejscowości Pokrzywna. Pokrzywna to fajny punkt wyjściowy dla wycieczek pieszych na szczyt Kopy Biskupiej. W ogóle to są bardzo atrakcyjne rejony. Polecam, jeżeli ktokolwiek by był w okolicach Prudnika, tutaj w okolicach Pokrzywnej, koniecznie warto tutaj się zatrzymać i popenetrować trochę te okolice. Są przepiękne miejsca. Pokrzywna to takie znane miejsce wypoczynkowe na Opolszczyźnie. Bardzo wiele ośrodków tutaj. Tu jest taki mostek ładny. A tutaj most kolejowy na tej czeskiej linii, tego czeskiego tranzytu. Ja już w tym miejscu jadę na Głuchołazy, już niedaleko Jarnołtówek z Pokrzywnej, tylko 2 km. A w tym miejscu się kończy Pokrzywne, zaczyna się Jarnołtówek. A tutaj szumi pięknie, to chyba Złoty Potok, jak pamiętam. Jarnołtówek jest wcięty w takiej wąskiej dolinie, wyżłobionej chyba przez ten potok, który tutaj przepięknie płynie. No i dosyć duży ruch. Sporadycznie nic nie jedzie, ale raczej co jakiś czas coś przejeżdża. Samochody napierają. Jest trochę jak w Zakopanem. Piękne warunki przyrodnicze, a jednocześnie tak duży ruch samochodów, że odbiera to bardzo całą przyjemność bycia tutaj. Hałas i spaliny. No niestety. To jest też troszeczkę po kłosie cywilizacji. Każdy chce wygodnie funkcjonować, no ale to wszystko za duży koszt. Tutaj widzę, że na tym rondeczku jedziemy na Głuchołazy. Już wyjeżdżam z Jarnołtówka, zostawiając za sobą te piękne góry opawskie, które nieraz było mi dane przemierzać pieszo. Tak się akurat składa, że dzisiaj jestem rowerem na dosyć długim takim kółeczku. No, nie mogę sobie pozwolić na ociąganie, bo przed nocą nie wrócę. Tutaj widać zniesienie Kopy Biskupiej, takiej ogołoconej z drzew trochę. Przepięknie. I już Konradów. Konradów, Bruntal. Ja oczywiście skręciłem w prawo i jadę teraz w kierunku Głuchołaz. A właściwie rower sam jedzie, bo jest bardzo mocno z górki. 45 na godzinę bez pedałowania można jechać.
Suchołazy. Pięknie. Teraz tutaj skręcam. Interesujący oznakowany samochód. Takie prawdziwe kuriozum. Są tory czeskie. Nie wiem, co tu jest organizowane. Wygląda na to, że tu jest organizowany jakiś wyścig albo jakieś kryterium uliczne może. W każdym razie jest to wszystko pozostawiane. Muszę sobie spontanicznie zmodyfikować plany. Udało mi się przeczytać z plakatu, że jest organizowany bieg przyjaźni na pograniczu polsko-czeskim, bo faktycznie Głuchołazy leżą przy samej granicy z Czechami. To jest to informacja, bieg przyjaźni. Wierzę na rynek w Głuchołazach. Niestety, bruki, wszędzie bruki. I oto ryneczek w Głuchołazach. Proszę bardzo. Krótka rundka i jedziemy dalej. Ale te nawierzchnie brukowane są brudkie. Już wyjeżdżam z Głuchołaz, Bodzanów. Kieruję się teraz na miejscowość Gierałcice. Jadę teraz dokładnie wzdłuż granicy państwa. Tutaj dosłownie parę metrów po mojej lewej stronie jest granica czeska, a po prawej Polska. Ruch bardzo niewielki na tych drogach. Jeden samochód na jakiś czas. Pogoda wspaniała. Nawierzchnia też bardzo dobra. Przepięknie. Jadę teraz w stronę miejscowości Gierałcice i będę kierował się docelowo już do Nysy, kolejnego miasta, które chcę dzisiaj zobaczyć. Tak jak mówiłem, tutaj po tej stronie jest już Republika Czeska i to gospodarstwo, do którego tutaj by właśnie był ten wjazd w tym miejscu, to jest już gospodarstwo czeskie. No teraz teoretycznie i właściwie w praktyce przekraczam granicę. Już nawet widać czeskie znaki, ale nie mam potrzeby tam jechać. Tamten dom to już jest Republika Czeska. No tak to wygląda. Kiedyś by to było nie do pomyślenia. Miejscowość Gierałcice. Tutaj jako młody chłopak nieraz chodziłem po górach, oczywiście nie sam, w towarzystwie kolegów. Nieraz pamiętam, jak byliśmy zatrzymywani 3-4 razy w ciągu dnia przez patrole wopistów i różnych innych tajnych panów, którzy nie byli mundurowani i wypytywali o wszystko. No, bali się, że może przekroczymy granicę, bo faktycznie jest to strefa przygraniczna. Te góry tutaj to są Rychlewskie Chory. Przepięknie tu jest, żałuję, że z Opola jest to dosyć daleko, żeby tak sobie jeździć raz na jakiś czas, to raczej od większego jakiegoś takiego momentu się jedzie.
serią wspaniałych zjazdów, które pozwoliły naprawdę super opędzić. Dojeżdżam do Biskupowa. Już mijam Biskupów, bardzo szybko to przeszło. Teraz jadę pod dosyć taki mocniejszy wiatr. Tak, i teraz skręcam tutaj w prawo na Morów. Jadę cały czas w stronę Nysy, ale jak to zwykle na takich wycieczkach bywa, plany są wielkie, turystyczne, a później się okazuje, że na zwiedzanie nie za wiele czasu zostaje. To bardziej tylko taki przelot, żeby sobie przypomnieć, jak te poszczególne miejsca wyglądają, bo od czasu do czasu przejeżdżam przez te miasta. Natomiast no, nie ma możliwości na jakieś dłuższe zatrzymywanie się, tym bardziej, że o 20 robi się już zupełnie ciemno, a też jutro muszę iść do pracy, także nie chcę zbyt późno wracać. Zobaczymy, jak to wszystko pójdzie. Póki co do przodu. Jest godzina 16:30. Mam przejechane w tym momencie 151 km. Miejscowość Iława. Jeżdżę do Białej Nyskiej. Już niedługo Nysa. A tutaj po mojej stronie lewej nasyp torów kolejowych. I chyba nawet ten budynek to jest chyba jakaś dawna stacja. Nie wiem, czy to nie jest na linii Nysa-Kałków. To jest chyba dawna stacja jakaś kolejowa. Sądząc po architekturze. To będę musiał sprawdzić. Tutaj w Białej Nyskiej wjechałem na ścieżkę rowerową. Taką nawet dosyć fajną. Asfalcik, która jak myślę zaprowadzi mnie do Nysy. Jestem w Nysie. Nysa raczej rowerzystów, taką dosyć fajną ścieżką rowerową. Nie jest źle. Wow, jaka ładna brama. Bardzo. Tutaj skręcam. Przy tym pięknym kościele. Przepiękny. No i w świetle zachodzącego słońca wjeżdżam już do ścisłego centrum Nysy. A przede mną przepiękna katedra nyska. Naprawdę coś wspaniałego. Coś pięknego, jak to wygląda. A Nysa była tak zniszczona. Przecież tu kamień na kamieniu powoli nie został. Setną rocznicę odzyskania niepodległości. No coś nowego. Piłsudski, widzę, że na takim koniu. No ładnie to wygląda. I piękna katedra nyska. Nie mająca chyba sobie równych tutaj w rejonie. Piękna. Wejdę na chwilę do wnętrza tego pięknego nyskiego kościoła. Każde miejsce opisane. Tutaj są też takie odniesienia do audioprzewodnika. Można sobie na smartfona ściągnąć i odsłuchiwać. Przepiękna architektura.
najbardziej stromy dach w Europie, 4000 metrów kwadratowych. Miasto gruzów po wojnie. Wszystko zniszczone. Niebywałe. Jak to kiedyś budowano. Jaka wymowa teologiczna. Ile tu jest symboli różnych, nawiązujących do Pisma Świętego. Ten wspaniały kościół, bazylika w obecnym kształcie, został wzniesiony w latach 1424-1430. Tak wtedy potrafiono budować. Coś niesamowitego. Ileż się pokoleń przez to wnętrze przewinęło i do dzisiaj stoi. W 1945 roku został zniszczony w wyniku działań wojska sowieckiego bombardującego Nysę. Nysa to było miasto gruzów. Konsekwentnie odbudowywany, odrestaurowywany i dzisiaj wygląda przepięknie. Teraz jeszcze z tej katedry pojadę w stronę rynku solnego, gdzie mieści się zespół jezuicki. Bardzo ciekawa zabudowa. Przede mną kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, dawniej jezuicki. Wygląda tak trochę zaniedbany. I słynne liceum ogólnokształcące Collegium Carolinum. Do dzisiaj tutaj znajduje się szkoła. Wiele wybitnych osób skończyło tą szkołę. I dom wybudowany staraniem Marii Luizy Merkel. No, ciekawe. O tej Nysie bym się jeszcze pokręcił, ale boję się, że będę musiał zapłacić za to jazdę w nocy. Tego muszę już jechać. I te bruki, zobaczcie, jak to wszystko ładnie podskakuje. Jak tych bruków nie pokochać, no naprawdę. Rozkosz, masaż dla całego ciała. Powoli jestem na wylocie z Nysy i teraz będę się kierował na Korfantów. I taką ścieżką rowerową z kostki brukowanej, niefazowanej, nie najgorszej, wyjeżdżam z Nysy w to miejsce. Już jest koniec Nysy. Wyszków Śląski, tablica bardzo wysoko, chyba to ten Wyszków właśnie tak podwyża. Co on tam pokazuje? To chyba nie mnie. 26, to byłem ja. Jadę na drugą stronę, na ścieżkę rowerową. Muszę gdzieś tam się wbić. Przetestujemy tą ścieżkę. O, niezła. Taka sama jak ta ulica obok. Niezła. Brawo dla Wyszkowa Śląskiego za świetną ścieżkę rowerową. Asfalt idealny. Ładnie oznakowane. Super się jedzie. To jednak ścieżki z kostki betonowej, one nie dają takiego komfortu jazdy jak te asfalciki. No pięknie. Przecinamy tą obwodnicę Nysy i tutaj idziemy na Korfantów. Nie przez rondo, tylko tymi takimi wyznaczonymi ścieżkami. Skoro sobie tak to zorganizowali, niech tak będzie. Przecinam teraz tory kolejowe prowadzące z Opola do Nysy. Właściwie będę jechał wzdłuż tej linii. Jadę już bocznymi drogami w promieniach zachodzącego słońca. Troszkę chłodniej już się robi powoli, ale to jeszcze wciąż lato. Każda pora roku ma swój urok i swoją specyfikę. I cieszmy się z tego, że dzisiaj była tak piękna pogoda. Niezależnie od tego, co by można było powiedzieć, to nie ma na co narzekać. Wspaniały dzień.
i wyjeżdżamy z Mańkowic pod górę i pod wiatr, bo wieje wiatr w twarz. No trudno. Tutaj w lewo na Jasienicę Dolną będę skręcał w stronę stacji kolejowej o tej samej nazwie. Jasienica Dolna. I tu jedna ze stacji na linii Opole-Nysa właśnie w Jasienicy. Wjeżdżam teraz do Łambinowic, miejscowości, której nazwa znana jest szczególnie za sprawą istnienia w tym miejscu Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych. Instytucji, która zbiera i dokumentuje pamiątki związane z istniejącymi w tym miejscu trzema niemieckimi obozami jenieckimi. Najpierw z wojny francusko-pruskiej w XIX wieku, następnie z I wojny światowej, z II wojny światowej. Tutaj są drogowskazy właśnie do tego muzeum, o którym przed chwilą wspomniałem. Tutaj po lewej stronie zabudowania tego muzeum, po prawej takie ciekawe budynki, widać, że też czasów niemieckich. Warto wspomnieć, że tutaj do tego obozu trafiła najliczniejsza grupa żołnierzy z Powstania Warszawskiego, słynnych powstańców warszawskich. Między innymi trafił tutaj rotmistrz Witold Pilecki. Wśród tych powstańców znajdowała się również 650-osobowa grupa dzieci. Walczyły jak żołnierze w powstaniu. Tutaj znajduje się kilka wielkich cmentarzy jenieckich. Koło jednego z nich będę przejeżdżał. Tutaj namacalny przykład, co znaczy wojna. Same krzyże. Taka wielka nekropolia. I już dojechałem do drogi prowadzącej z Niemodlina do Korfantowa. Teraz skręcam tutaj w lewo i będę jechał przez Tułowice. Przez Tułowice udało mi się przejechać takimi bukami zupełnie, ale robi mi się chłodno i zaraz będę musiał ubrać bluzę. Już wieczory są naprawdę chłodne. Słońce się schowało za horyzont. Na razie jeszcze coś widać, ale jak będzie ciemno, to będzie problem głównie z nagrywaniem, dlatego że czułość tej kamerki nie jest wystarczająca, żeby nagrywać po ciemku. Zobaczymy. I tutaj na Szydłów. Mijam Skarbiszowice i teraz wjeżdżam powoli. To jeszcze chyba nie jest miejscowość, ale już zaraz będzie miejscowość Szydłów. W 19.40 przejechane równo 200 km. No i jadę teraz przez miejscowość Szydłów. Jadę teraz takim bardzo lubianym przeze mnie odcinkiem leśnym. Kilka zakrętów, równa nawierzchnia i bardzo mały ruch. Jest ciemno, ale nie na tyle, żeby nie można było czerpać przyjemności z jazdy tą drogą w tym miejscu. Jestem teraz na odcinku pomiędzy Szydłowem a Komprachcicami. No jest dosyć ciemno, nie wiem, czy coś będzie w ogóle na tych nagraniach widać. Niemniej jednak zbliżam się do Opola. Już tutaj na horyzoncie migają światła dwóch wielkich zakładów. Tutaj jest elektrownia, a tam w centrum miasta cementownia. Komprachcice.
I już jest jedny na Opole z ścieżką rowerową w Komprachcicach. Nie wiem, czy coś będzie widać, ale w tym momencie wjeżdżam do granic administracyjnych miasta Opola. Opole, ulica Kwoczka. Jadę tą ulicą w stronę Wyspy Bolko, bo w okolicach Wyspy Bolko przekraczam mostem Odrę na drugą stronę. Jadę teraz przez most na tak zwanym kanale Ulgi. Most ten łączy dzielnicę tutaj Winów z Wyspą Bolko. Dotarłem teraz już do mostu nad rzeką Odrą. Tutaj mamy rzekę Odrę, jazy do regulacji stanu wody, dlatego że Odra jest żeglowna, tutaj są śluzy, pływają barki czasami z węglem albo z jakimiś gabarytami. I w tym momencie znalazłem się na wyspie Pasiece. I teraz kolejny most, tym razem nad kanałem Młynówka. I teraz dopiero dostałem się do centrum. Dotarłem na miejsce, jest godzina, zobaczymy zaraz, 21, akurat równo wyszło 21. Krótkie podsumowanie dzisiejszej wycieczki, która się zakończyła w tym momencie, w tym samym miejscu, gdzie się rozpoczęła. Przejechany dystans 222 km, czas ruchu 12 godzin 16 minut, całkowity wzniósł 1298 metrów. No pięknie. Ładnie to wyszło. Nasuwa się też taka refleksja, tak sobie teraz jadę i myślę, czyż ten rower nie jest właśnie urzeczywistnieniem takich marzeń o 7-milowych butach. Na pieszo byłoby to niemożliwe, a rowerem jak najbardziej. W ciągu jednej pięknej niedzieli można było przejechać ponad 200 km i zwiedzić chociaż tak pobieżnie tak sporą ilość miejsc. Naprawdę, jest to fascynujące. Zachęcam wszystkich, którzy jeszcze się nie przekonali do tego, żeby właśnie wykorzystywać rower do turystyki. Bye, do usłyszenia, do następnego razu.